Rozmowa dnia. I nasz kolejny gość. A jest nim Krzysztof Łapiński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy i rzecznik prezydenta. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy dokładnie poznamy treść ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości przygotowanych przez prezydenta? 24 lipca prezydent Andrzej Duda ogłaszał swoją decyzję o zawetowaniu dwóch ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa i wtedy powiedział, że ma nadzieję, że w ciągu dwóch miesięcy przedstawi swoje projekty, nowe projekty. Więc mogę powtórzyć, że to będzie termin tych dwóch miesięcy prezydent chce je dochować. Tak się składa, że 24 września, czyli dokładnie dwa miesiące, wypada w niedzielę. 25 września jest w poniedziałek, to jest dzień pracy, więc planujemy, że to będzie właśnie najprawdopodobniej 25 września. Nie chciałbym dawać, mówić, że to jest konkretna data już zapowiedziana, dlatego że też prezydent w następnym tygodniu kilka dni jest w Nowym Jorku, bo jest sesja Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc też nie będzie na bieżąco aż tak skupiony na tych pracach. Ale ten termin wrześniowy będzie dochowany, tych dwóch miesięcy, czy to będzie dwa miesiące, jeden dni, to zobaczymy. Ustawy, chcemy, których... żeby te ustawy były już niedługo zaprezentowane. Ustawy, publicznie. O których mówimy, są gotowe, czy cały czas jeszcze dopracowywane? Bo kogo zapytać, to słyszę inną odpowiedź. Jedni mówią, że jeszcze nad nimi prace trwają, inni mówią, że są już gotowe, a wczoraj politycy podczas konsultacji z prezydentem usłyszeli, tak przynajmniej mówiła Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej godzinę temu w Sygnałach Dnia, że są jeszcze pewne kwestie, w sprawie których pan prezydent decyzji nie podjął. Jakie rozwiązanie przyjąć? Na tym etapie prace są na ukończeniu. Tak, mógłbym odpowiedzialnie powiedzieć, że prace są na ukończeniu. I też pan prezydent wczoraj podczas tych rozmów z klubami parlamentarnymi, które były i dobrymi rozmowami, i ciekawymi, i też należy podziękować wszystkim klubom, że wzięły w nich udział. Pan prezydent wczoraj powiedział, że w kilku kwestiach ma przez prawników przygotowane na przykład dwa warianty, dwie opcje i jeszcze nie podjął decyzji, która z tych opcji znajdzie się w ustawie. I między innymi też temu służyły wczorajsze spotkania, żeby wysłuchać propozycji klubów parlamentarnych, bo być może któreś z tych rzeczy, które zgłaszali, znajdą się w ustawach, a być może jest tak, że niektóre rzeczy, które faktycznie kluby wczoraj zgłaszały, już są w tych ustawach. Spotkanie było dobre, ale Ryszard Petru jest bardzo rozczarowany. Mówi, że ustawy, o których mówi prezydent, będą bardzo podobne do tych zaproponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość, a te konsultacje, które wczoraj miały miejsce, nazwał teatrem po prostu. Generalnie spotkania były dobre i myślę, że większość klubów parlamentarnych to potwierdzało, bo to były dobre, rzeczowe rozmowy, często właśnie o konkretach i to była dyskusja naprawdę często taka bardzo, bardzo prawnicza, bo przecież sam prezydent jest doktorem prawa, była też pani minister Anna Surówka-Pasek, która też nadzoruje te prace, jest prawnikiem, była pani dyrektor z Biura Prawa i Ustroju po naszej stronie, a po drugiej stronie byli też politycy, ale wśród tych polityków prawnicy, więc te dyskusje były dobre i myślę, że większość klubów parlamentarnych po tych rozmowach mówiła, że to były często ciekawe rozmowy, gdzie z jednej strony pan prezydent też mówił o swoich intencjach i o pewnych rzeczach, które będą w tych ustawach, a z drugiej strony napadało dużo różnego rodzaju argumentów i propozycji ze strony klubów. Wszystkie one były odnotowywane, spisywane no i teraz też jest czas, żeby popatrzeć, czy na przykład które z tych pomysłów są dobre i należy je może wprowadzić, a tak jak mówię, czasami miałem wrażenie takie, że było potwierdzenie, że te postulaty, które niektórzy zgłaszali, są w ustawach, więc myślę, że też część klubów pewnie na koniec w tych ustawach znajdzie takie zapisy, które są dla nich istotne, czy które wręcz oni popierają. A nie czas na tę konsultację też takiej spokojną, dobrą rozmowę, żeby obydwie strony potem powiedziały, że była dobra rozmowa z ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem, bo wygląda na to, że od dłuższego czasu Kancelaria Prezydenta, BBN i Ministerstwo Obrony Narodowej komunikują się głównie przy pomocy pism.
Ale teraz już rozumiem, rozmawiamy nie o kwestii ustaw, tylko o relacjach. Przede wszystkim te relacje odbywają się za pośrednictwem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Może nie tyle za pośrednictwem, co pomiędzy Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, które jest ciałem doradczym prezydenta w kwestiach bezpieczeństwa narodowego. I zaraz pan powie, że atmosfera jest bardzo dobra. Są kontakty. A ja przypomnę, że tak, w zeszłym roku nominacji generalskich nie było, w tym roku nominacji generalskich nie było. Zastrzeżenia PBN-u do strategicznego przeglądu obronnego są. Zastrzeżenia kancelarii co do tego, że generał współpracujący z kancelarią nie otrzymał stosownych certyfikatów ze strony MON-u, jest sprawdzany pod kątem kontrwywiadowczym. No jest ileś tych problemów. To nie jest tak, że gazety sobie wszystko wymyśliły. Ale ja nie twierdzę, że gazety sobie wszystko wymyśliły. Żadna ze stron, ani Ministerstwo Obrony Narodowej, ani Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nie kryje, że w kilku kwestiach są pewne różnice zdań. Jeśli pan redaktor mówi, czy o strategicznym przeglądzie obronnym, czy o systemie kierowania i dowodzenia armią, to każda ze stron prezentuje swoje argumenty. Dlaczego uważa, że na przykład jej wariant, czy jej wersja tego rozwiązania jest lepsza? I to jest często dyskusja naprawdę bardzo ekspercka. Ale jedna z gazet zasugerowała nawet, że był postulat ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, żeby zdymisjonować Antoniego Macierewicza. Nie było takiego żądania? Ja już dementowałem tę plotkę, że takiego żądania nie było. Więc mogę to zdementować po raz kolejny, choć pewnie znajdą się tacy, którzy w to nie uwierzą. Natomiast jeśli wracając jeszcze do tego tematu, jeśli pan nawet wysłucha to, co mówi wiceminister Tomasz Szatkowski z Ministerstwa Obrony Narodowej, czy to, co mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Paweł Soloch, to oni prezentują czasami różne koncepcje dotyczące kierowania i dowodzenia armią, ale to jest dyskusja pomiędzy ekspertami. Tam naprawdę padają argumenty. Można się z jednymi zgadzać lub nie, ale to jest dyskusja ekspercka i na pewnym etapie przyjdzie pewnie czas na rozwiązania, którą koncepcję wybieramy, czy która koncepcja będzie realizowana, ale też proszę nie, że tak powiem, nie stwarzać takiego wrażenia, że jeśli jest pomiędzy dwoma ośrodkami dyskusja o ważnych sprawach na temat obronności i padają argumenty eksperckie, czyli jest dyskusja między ekspertami, to, że to jest jakiś czy konflikt, czy coś złego. No, lepiej, żeby właśnie takie dyskusje się toczyły, bo właśnie z takich dyskusji może wykuje się najlepszy projekt i najlepsze rozwiązania dotyczące systemu kierowania i dowodzenia armią. Najbliższe tygodnie i miesiące, póki ustawy prezydenckie nie zostaną uchwalone w parlamencie, mówię o tych reformujących wymiar sprawiedliwości. To jest oczywiście dyskusja na temat kształtu owej reformy, ale też weszliśmy już z inicjatywy prezydenta i kancelarii prezydenta w większą dyskusję, która cały rok będzie trwała, to znaczy dyskusję o konstytucji, o ustroju państwa. Czy prezydent Andrzej Duda chciałby zmiany ustroju Polski na prezydencki? Prezydent przede wszystkim mówi, że chciałby wysłuchać to, co obywatele mają do powiedzenia na temat konstytucji. To, co Polacy chcieliby widzieć w nowej konstytucji. Nie narzuca prezydent swoich poglądów, czy swoich przemyśleń, czy tego, co by chciał. Bo najpierw by chciał usłyszeć, co obywatele mają do powiedzenia. Natomiast prezydent, rozpoczynając tę dyskusję, przede wszystkim powiedział tak. Mija 20 lat od uchwalenia poprzedniej konstytucji. To już jest naprawdę sporo. Też czas się zmienił, czy otoczenie, w jakim żyjemy. Tamta konstytucja została uchwalona 20 lat temu, ale była tworzona jeszcze przez kilka lat, więc niektóre jej zapisy to są, można powiedzieć, zapisy, które mają więcej niż 20 lat. W tym czasie weszliśmy do Unii Europejskiej, weszliśmy do NATO. Ta konstytucja nie ma w sobie takich zapisów, które by rozstrzygały wiele kwestii dotyczących na przykład prawa europejskiego, czy obecności naszej w Unii Europejskiej, jak to zapisać. To po pierwsze. A po drugie, też prezydent zwraca uwagę, na co zwracają uwagę i prawnicy, i też publicyści, i dziennikarze, że obecna konstytucja w wielu aspektach nie daje precyzyjnych rozstrzygnięć dotyczących na przykład podziału władzy dwóch organów władzy wykonawczej. Na przykład ta konstytucja ma swoje zalety, czy spełnia swoje role, ale też ma czasami swoje wady. Czasami takich rzeczy oczywistych brakuje. Na przykład jak teraz się zderzamy z kwestią tych wet prezydenckich. Prezydent odesłał do Sejmu dwie ustawy i jest na przykład jasno w konstytucji zapisane, że prezydent ma 30 dni na podjęcie decyzji, czy ustawę wetuje, podpisuje, czy kieruje do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast na przykład w konstytucji nie ma zapisanej, w jakim terminie Sejm
Sejm musi rozpatrzyć te weta. I teraz na przykład może być tak, że Sejm może rozpatrzyć je w przeciągu tygodnia, dwóch, miesiąca, roku. No, jest to jakiś brak w Konstytucji. Ostatnim... I takich rzeczy jest więcej. Można pracować czy rozmawiać o nowej Konstytucji. Ostatnim akordem tej wielkiej dyskusji o Konstytucji ma być referendum, referendum, który zaproponował prezydent Andrzej Duda na temat tego, jaki kształt Konstytucja i ustrój państwa powinien w Polsce przybrać, ale jeszcze prezydent ze strony Senatu, który musi się zgodzić na taki wniosek, nie usłyszał jasnej odpowiedzi. Oczywiście, panie prezydencie, jak będzie wniosek, to my go przegłosujemy, tylko cały czas dyskusja jest otwarta, więc nie wiemy póki co, czy to referendum odbędzie się 11 listopada. No, oczywiście Senat jest też władzą suwerenną, niezależną od prezydenta i tak naprawdę odpowiedź Senatu będzie w głosowaniu. Kiedy jesteście częściami tego samego obozu politycznego. Ja wiem, ale kiedy prezydent zgłosi inicjatywę referendalną, kiedy będą określone pytania i data referendum, to wtedy Senat się wypowiada i głosuje. I też proszę pamiętać, że prezydent to referendum nie będzie dotyczyło już nowej konstytucji, że gotowego projektu i będziemy zatwierdzać. Najpierw prezydent chciałby wysłuchać, jakie kierunkowe kwestie Polacy chcieliby zmienić czy zapisać w nowej konstytucji. Czyli to będzie referendum konsultacyjne. Ale marszałek Karczewski już rozmawia z prezydentem o tych szczegółach, jak to referendum mogłoby wyglądać? Czy jeszcze ta kwestia w ogóle jest nieporuszana? Nie, no są rozmowy z marszałkiem Senatu, z panem Stanisławem Karczewskim. Ostatnio też taka była w poniedziałek. Nie jest też tajemnicą, że prezydent zgłosił datę 11 listopada 2018 roku, że to byłaby najlepsza data na przeprowadzenie referendum, stulecie niepodległości, też data symboliczna. Tutaj są ze strony marszałka Senatu podnoszone pewne wątpliwości, ale cały czas trwają rozmowy. Na koniec będzie tak, że prezydent zgłosi swoją propozycję, natomiast Senat będzie podejmował decyzję. Albo będzie mógł tą propozycję przyjąć, albo odrzucić. Tutaj jest, prezydent jest niezawisły w tym, że może zgłosić taką datę, a Senat sam będzie się wypowiadał i senatorowie będą podejmowali decyzję, czy to akceptują propozycję prezydenta, czy nie. Przypominał Krzysztof Łapiński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy i rzecznik prezydenta, gość Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. 28 po 8. Była to rozmowa dnia.